Nie był to najprzyjemniejszy moment, kiedy okazało się, że twój do tej pory największy sprzymierzeniec, twój własny umysł, również działa przeciwko tobie. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku Koszmarnej Piątki. Życie jest skomplikowane, przede wszystkim z tego powodu, że na wstępie nawet nie dostajemy żadnej instrukcji. Co najwyżej tylko tę jedną wskazówkę, że trzeba torby foliowe wkładać jedna w drugą, a potem upychać do tej jednej szuflady w kuchni. Ale to wszystko. Nie przedstawia nam się tak podstawowych rzeczy, jak fakt, że nasz własny umysł spiskuje przeciwko nam. Cały czas umiejętnie zakrzywia rzeczywistość, którą odbieramy. A lista tych zakrzywień, czyli błędów poznawczych, jest bardzo długa. Oto przed wami 5 takich błędów myślenia, które moim zdaniem najbardziej niszczą nam życie. Zaczynajmy. Na początek, złudzenie planowania. Jeśli od jakiegoś czasu prześladuje cię pan niedoczas i zdarza ci się widzieć jego goblinie uszy wystające zza twojego biurka i wypadające stamtąd obgryzione kawałki kurczaka, to bardzo możliwe, że twój umysł oszukuje cię w tym, ile czasu tak naprawdę masz i jak skutecznie potrafisz go wykorzystać. Złudzenie planowania powoduje, że większość z nas nie jest w stanie poprawnie wyliczyć, ile czasu dokładnie potrzebujemy na wykonanie jakiegoś zadania. Zdaniem naukowców wynika to z tego, że często nie bierzemy pod uwagę czynników, które nie są związane bezpośrednio z naszym zadaniem, a jednak mogą je opóźnić. Na przykład nie liczymy tego, że w trakcie pracy możemy zauważyć powiadomienie, bo znajomy wysłał nam śmiesznego gifa, a to rozpocznie spiralę błądzenia po sieci przez kolejne 7 godzin. I jedyny sposób, by uniknąć wpadnięcia w ową pułapkę, to bazowanie naszego planowania na wcześniejszej pracy. Miejsce drugie, efekt światła reflektora. O nie, znowu pochlapałeś koszulę podczas picia kawy. Nienawidzisz takich momentów, bo nie tylko czujesz, że zmarnowałeś trochę tej przepysznej czarnej cieczy, ale wiesz, że teraz wszyscy będą zauważać tę plamę. Wszyscy będą patrzeć na ciebie i oceniać. Na szczęście to tylko mówi ci twój umysł. Okazuje się, że jeśli sami wiemy o jakiejś naszej niedoskonałości i zwracamy na nią uwagę, to wydaje nam się, że również wszyscy inni ją zauważają. Ale nie, okazuje się, że większość z nas skupia się na sobie, więc nikt nie ma czasu, by uważniej przyglądać się innym. Nawet tajni agenci, którzy cię śledzą. Jeden ostatnio miał pogniecioną koszulę. Nawet nie zauważył, gdy się wymknąłeś. Numer 3. Efekt wyniku. Nienawidzisz swoich przeszłych wersji siebie za dość głupie poczynania albo za niezrobienie czegoś w przeszłości, co teraz przyniosłoby ci wiele korzyści? Jeśli tak, to bardzo możliwe, że ulegasz błędowi poznawczemu, który nazywa się właśnie efektem wyniku. Bo widzisz, przeszła wersja ciebie nie podejmowała wtedy głupich decyzji. Podejmowała decyzje adekwatne do posiadanej wiedzy. Dopiero teraz, znając skutek tej decyzji, wiesz, że to, co zrobiłeś, było głupie. Ale wtedy to mogła być opcja, która wydawała się najbardziej korzystna. Przeszły ty był prawdopodobnie tak samo inteligentny jak ty teraz, tylko posiadał mniej informacji. Numer 4. Złudzenie ponadprzeciętności. Okazuje się, że większość ludzi uważa się za lepszych od większości ludzi. Dla przykładu, w latach 80. wśród amerykańskich studentów przeprowadzono szereg ankiet dotyczących tego, jak oceniają swoje umiejętności prowadzenia samochodu. I aż 93% z nich stwierdziło, że ich umiejętności są powyżej średniej. Podobne wyniki otrzymamy, jeśli zapytamy ludzi o ich kompetencje zawodowe czy inteligencję. Nasz mózg bardzo lubi prawić nam komplementy. I o ile to może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie, to niestety bardzo negatywnie wpływa na kontakty z innymi ludźmi. Bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy mniej więcej podobni. Chyba że rzeczywiście to ty jesteś graczem w tej symulacji. Tak, jestem pewien, że to on. Nie zabijajcie go, bo to zrestartuje świat. Potrzebujemy go żywego. I na koniec, efekt potwierdzenia. Wyobraź sobie, że niedawno połknąłeś specjalną pigułkę, która tak naprawdę była mikroprocesorem, który łączy twój umysł ze sztuczną inteligencją. Teraz jej holograficzna forma, widoczna tylko dla ciebie, pojawia się co jakiś czas przy tobie i potwierdza wszystko, co myślisz, albo wręcz ukrywa rzeczy, które mogłyby podważyć twoje poglądy. Wyobraziłeś sobie? Super. No to masz mniej więcej cały
cały czas w głowie, bo nasze umysły nie lubią zmian. Więc jeśli tylko będzie miał możliwość, twój mózg będzie starał się utwierdzić ciebie w tym, że to, co myślisz teraz, jest najwłaściwsze, nawet gdy nie jest. To było wszystko na dzisiaj. Jak łatwo zauważyć, nasze umysły lubią opłatać nam figle. Na przykład, gdy ja byłem młody, byłem przekonany, że beszamelowy to kolor. A ty wierzyłeś kiedyś w coś dziwnego, co później okazało się totalną nieprawdą? Napisz w komentarzu. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Chyba.